Cześć. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze widać. Gdzie jest mój mikrofon Skype'a? Dobra. Czekajcie, trzeba się przygotować. Dawno nie nagrywało się na tym komputerze, a w sumie na żadnym tak naprawdę. Nie nagrałem przed chwilą jeszcze jakiegoś vloga i po prostu dzisiaj mi nadszedł taki dzień, żeby po prostu... Wiecie, nie robić czegoś na siłę, tylko po prostu dzisiaj mnie natchnęła wena i to powiem wam szczerze. Mam nadzieję, że nic tu nie będzie źle. Okej, wszystko jest okej. Nie, bo nie chciałbym, bo miałem taką sytuację, że nagrywałem LOLa na starych ustawieniach sprzed 2 lat i niestety mi się nie udało tego nagrać, ale cieszę się, że dzisiaj mnie natchnęły takie, powiedzmy, motywacje na tego YouTube'a, bo to jest rzecz, którą bardzo lubię i odkryłem swój, a czy to pewnie też będę opowiadał na innym filmie. Dobra, gram na Yasuo i nie wiem, może flaska zagram bez kitu. Ja lubię grać z flaskiem. Jak coś, to nie jest żaden poradnik i tak dalej, bo ja w tą grę już nie umiem grać. I wiecie, ja na pewno nie nadawałbym się na osobę, która by potrafiła kogokolwiek uczyć. Może kiedyś jeszcze coś tam potrafiłem zagrać, ale aktualnie nie. Ale może coś wrócimy też do tej Ligi Legend. Nie wiem, zobaczymy tak naprawdę. Może. Ale mam miłe wspomnienia z tą grą tak naprawdę. Dobra, o co mi chodziło? A, mam drugi kanał na YouTubie i dzisiaj sobie patrzę na wyświetlenia, tam jest 1,5K na jakichś kurwa materiałach tak naprawdę, gdzie miałem wyjebane i tak dalej. I sobie po prostu gadałem taką gadkę, wiecie, bez przygotowania, bez czego, ja sobie chipsy tam jadłem nawet. I wiecie, po prostu takie nagrywałem bardzo sentymentalne gry. Takie, ja nie lubię tych nowych gier tak naprawdę. Ja wolę takie klasyki. No Lola tam nie liczę, bo to jest też, powiedzmy, jakikolwiek sentyment, bo ja gram już tą grę ile tam? 5 lat tak naprawdę. I nawet nie wiem, który mamy sezon, chyba 9. Bardzo możliwe. Jakbym zrobił coś głupiego ogólnie w tej grze, to dlatego, że o... I dlatego, że gram na Heimerdingera jeszcze. Gram Armory, bo myślałem, że gram na Yasuo. Dobra, jestem głupi i nie mam Magic Resistów, a gram na Heimera, więc... Mogę dostać pierdol, ale dobrze, gram flaska. Bez kitu. No oni sobie słapnęli chyba. O kurwa. Więc może być ciężko bez kitu. Najgorsze jest to, że... Bitka na drugim levelu może się skończyć źle, bo on ma te działka, kurwa, i nie wiem, chyba na dystans będę go musiał bić. Ja, nie, serio, jak coś, to nie bierzcie moich słów poważnie, jak ja coś będę analizował, bo już, ja naprawdę nie wiem, jak się w tą grę gra. Co tym on mnie poszuje teraz, i kurwa, i Twitch, kurwa, rage'uje i pewnie zaraz się okaże, że chuj wyjdzie z tej gry i będę musiał nagrywać jeszcze raz, a tego bym nie chciał, bo chciałem sobie po prostu pograć tą grę. Oj. Bo kolega ma problemy, kurwa, z mózgiem, bez kitu. Nic tak naprawdę mu nie robię. On też mi bardzo nic nie robi. On ma drugi level, nie, trzeci. Boję się go. Kurwa, boję się go. Kurwa, nie gadajcie, że ja nawet autoataku nie oddałem w niego. A chciałem. Dobrze. Czwarty level zaraz będzie. On już ma. Nie wiem, czemu Jace'a spikowałem. Nie myślę w tej grze. Także wiecie, ja po prostu gram, kurwa, bo mi się spodobało. Nawet nie wiem, co mam, ja kiedyś miałem, nie wiem, D4 nawet. A teraz mam... Kurwa, golda jakiegoś. Dobrze. Nie dobrze. Bez kitu, kurwa. Nic nie będę robił pewnie w tej grze. Kha'Zix'em gra pod talizman? Wydaje mi się, że bardziej jakimś Elise albo Fiddlestick, to tak, ale nie Kha'Zix'em.
Chyba mi się nie wydaje. Chyba bejtuje coś śmiesznego. No kurwa, szóstkę zaraz będzie miał. Jestem. Fajnie, że cooldown mi wleciał na minionka, który został już zabity. Delay po prostu. No ale dużo jest błędów w tej grze, tak naprawdę. Ale on mnie puszuje, skurwysyn. Ej, nie wiem. Bez kitu trzeba coś tu roz... Kurwa, co wy, kurwa, grać nie chcecie w tą grę? O, dobrze, to jest AOE. O, dobrze, mam trochę atak speeda. Przynajmniej raz hitować umiem. Dobra, wezmę sobie go, przewinę. Nie no, mam więcej cesów od niego przynajmniej. O kurwa. Znaczy fajnie by było, jakbym grał na coś innego, tak naprawdę. Mógł się bardziej popisać jakimiś tam, powiedzmy, zdolnościami manualnymi, a na to nie jest mi zbyt komfortowo grać. Na to coś. No zaraz się cofnie pewnie. Kurwa, minionka straciłem tylko. Ja pierdolę. Trochę moja percepcja nie jest zbyt dobra. Nawet mi się many nie chce tracić, tak szczerze. Kiedy wiem, że on... Ja po prostu podchodzę do niego i on już się boi, że nie wiem, bejtuje coś śmiesznego. Jak mój team? Coś tam zabijają, coś tam feedują. To ja go nie zabiję, nie ma takiej opcji, kurwa. On ma taki sustain, jak widzę. On jeszcze się leczy chyba, tak? Kurwa, gram w tą grę ile lat? A ja zadaję sobie pytanie, ej, on się leczy. Siedzimy pod turetem. Many nie mamy, nic nie mamy, kurwa. Zaraz nas wypierdoli pewnie. Więc pod turetem sobie zaraz hitujemy. Starczy nam na IQ dosłownie, żeby spierdolić chyba. On ma ulta. I on go ma prawo użyć. A ja mam prawo sobie spierdolić minionki. Nawet mu nie przerywam. To przerwanie mogłoby mnie zabić. Nie, Hexlingera do skitu złożę. Buta, pinka i teleport, żeby nie stracić. Z stresami nie wychodzimy źle. Nie jest źle. On nie chce uciekać cały czas. Może Kha'Zix mi pomoże. Wiedziałem, że nie zaskituje. Bez kitu on, kurwa, siedzi już tu 9 minut pierdolonym Doran Ringiem, kurwa, ja nic nie robię. Kha'Zix ma dopiero szóstkę.
Coś tam mu zabrałem. Tylko że ja Hexdrink rozstraciłem, nie? Tylko że on ulti nie użył jeszcze. Boję się go. Boję się. Słyszałem recall chyba. Głupi jestem, kurwa. Nie, tak mi się wydawało. Bo w tej grze niektórych rzeczy nie widać, ale słychać. Mi się wydawało tak po prostu, że słyszałem to. Dobra, nie wiem. Mogę przepuszować. I iść na mida może. Proszę, on ma 100% tak naprawdę. I kurwa, Echo ma 7 level, a Yasuo ma 9. Ult? Dobra. Ja pierdolę, nie mam many, kurwa. Wyjebie się pewnie. No jego tu nie ma. Dobra, zjebałem, kurwa, głupi jestem, on jest tu. To było pewne, że on tu będzie. Japi! Ale jestem głupi, ale to było pewne, to był plan, to on musiał być tu. Tylko kurwa, many nie miałem, bo nie wiem. Dobra. Nie wiem, głupi jestem po prostu i nie oceniajcie mnie. I tyle. Gorzej, że teraz Heimerdinger pewnie mnie zapuszuje jak grubą świnię, kurwa, i ja nie będę miał co tam robić tak naprawdę, już na tej linii. Ile? 87, 90, on mi pewnie turret weźmie bez kitu. Ustawianie Heimerdingera, kurwa, na linii bez kitu. Nie, nie zapuszuje mnie. Ale wkurwia ta postać, bo robi cały czas taką presję, jebaną. 4-0 Kha'Zix, wow. Eko ma 33 CS-y. Bez kitu. Nie no, nie zniszczy mi chyba tego. Nie zniszczy, nie ma opcji. Ja tu muszę zostać. Co oni mają? Wukonga. Małpa, kurwa. Dziesiątkę trzeba. Dobra, spieszowo. Bynajmniej. O, ma teleport. Uj, tam. Czy to może być głupie? Ja ogólnie nie wiem, kurwa, nie wiem, on mi tak steportu. I tak by... Tak to może stracić 2 miniony. Tak to ja mogę teraz coś może na midzie zrobić. Nie wiem, czy powinienem to freezować, czy co. Chodź. A nie, dobra, Yasuo. A i Heimerdinger nie teleportował? Bez kitu, nie teleportował. Wydawało mi się, że on zrobi insta TP. Aha, on nie ma teleportu! Dobra, on gra z barierą, to ja jednak dobrze, że to spuszowałem, głupi jestem. Nawet nie zobaczyłem. Dobra, oni... Wzięliśmy Infernala. Mid nie mógł zejść, junglera zrobił. No dobra, spoko wyszło ogólnie, nawet jeśli tam flasha straciłem. Ten Heimer to w sumie jedyne co robi tak naprawdę to presję w tej grze. A tak to naprawdę nie robi za dużo, moim zdaniem przynajmniej. Tracę manę jak debil. Ale szkoda mi tego tureta nawet naruszać. Ja tak naprawdę chyba muszę poczekać. Nie no, mam teleport tak naprawdę, więc nie jest źle. Nie, nie chcę stracić tego tureta, bo nie było jeszcze first tureta. Na bocie może jak wezmą, bo byłoby głupio. Nie ma tego kolegi sympatycznego. Dobra, weźmy może to spuszczujmy bez kitu. Nie wiem, gdzie on jest. Jest on.
On blue dostał. Nie, na pewno nie zajdę z linii. Ja muszę trzymać. A nie, dobra, wzięli bota. Spoko. Ale i tak nie chciałbym tracić tej wieży. Moim zdaniem. Ten sobie blue dostał. Wariacik. Dobra, puszuję, żeby nie pomógł temu Wukongowi, jak zajebiście zabił go. No, dżungla jest bardzo do przodu. I bot jest do przodu, więc w sumie tak naprawdę jeśli ja jakoś nie przegram tej linii, a już raczej nie przegram tej linii, tak mi się wydaje, bo mamy też przewagę ogólnie na mapie, to powinno być spoko. Tak mi się wydaje. O kurwa, czemu ja E użyłem tutaj? Boże, mi się pierdoli kurwa, bo ja w robocie robię w takim programie jak WMAPA i tam mechanika niektórych rzeczy jest inna, ja się odzwyczaiłem od tej z LOLa. Serio. Kurwa, jestem bardziej geodetą jak roleplayerem. Śmiesznie. Hahaha. Dobra, oni sobie tam orają, ja go przytrzymuję tak naprawdę i on nic nie robi, bo i tak ma kurwa ile? Tyle samo CS-ów co ja, plus zero impaktu w grę. My mamy jeszcze Infernala. Bot kurwa ora jak chce. Mid... kurwa, Yasuo ma 3-7 XD. W sumie Yasuo, więc dużo nie... O kurwa, dużo nie trzeba tłumaczyć. On mnie może wyjebać z butów. Chociaż ma zonie. Nie wydaje mi się. Ale wiecie, nigdy nie wiadomo. On nie ma teleportu, a chyba spierdolił. Także jeśli Wukong tu nie przyjdzie... Nie wiem, gdzie jest. Jeśli Wukong tu nie przyjdzie, to ja spierdalam i mam teleport JBC. I pewnie na mida pójdę. Albo nie wiem, czy tego topa napierdala się do... Dobra, co składamy? Jomu. Buty Tabi może wezmę. I Longsworda zawsze można dokleić. Ten głąb, gdzie jest... Ja chyba teleportu nie używam. Zrobię tak, tak, ją użyję i no i chuj tam. Za 45 sekund będzie, więc wiecie. Ten sobie Riff Heralda bierze. Ja idę do niego. Ja mu pomogę, mówię, elo mordeczko, ja ci gościu pomogę, nie? Wiesz, co chodzi, nie? I on tak przychodzi, kurwa. Patrzy, Wukong tu stoi. I smajta robi. I ja młotka mu wypierdalam wtedy. Wiesz, mordo. A, to ja biorę dziema. Chujowo, bo on teraz wie, że ja tu jestem. Znaczy wiedział, jak dostał komunikat Riff Heralda. Chociaż asysty też chyba widać. Tak mi się wydaje. Więc moja teoria jest gównowarta. Że ja zabiłem tego Riff Heralda. O kurwa. Wilote mordo. Weźmiemy turret. Zapewne mogłem zagrać 5 razy lepiej. Uważaj. Ja dosłownie nie wiem, czy 20 razy w życiu miałem Heralda. Serio.
Już nie miałem nigdy po prostu heraldów i tyle. Ale ten herald to już nie wiem, w tej grze jest kurwa 3 lata, bez kitu. Dobra, nie wiem, blue stoi, więc Wukong tu może przyjść. I zdziwiłbym się, jakby nie przyszedł. Dobra, chodźcie minionki. Kurwa, znowu zrobiłem ten błąd, pierdolony. Bo ja shift klikam. Kurwa, nie, ja gram w LoL'a, a nie w WMAP-ę. Nie robię, kurwa, działek pierdolonych. Dobra, przyszedł. Przyszedł wariacik. Gówno mi zrobi tak naprawdę, sipgałe, kurwa, pajacu jebany. Mam TPK. Kurwa, mój team tam sobie gra, kurwa, inną grę, a ja tam na topie, kurwa, walki jakieś toczę. Cześć. Nie wiem, Black Cleavera złożymy bez kitu. Nie, używam TPK, bo... Chuj, bo żyję. Żyję. Aż użyję. Będzie mi się nie opłacało. Ja sobie mogę grać... Sam gra tak naprawdę, jungler wątpię, żeby przychodził na topa, kiedy kurwa oni mają prawie inhip już puszowany. Fiddlestick support. To kurwa nieźle się dzieje w tej grze komputerowej teraz. Bez kitu. Dostał. Aha. Dobra, bierzemy turret. Dobrze. Ja tam stałem w stunie, nic nie zrobiłem tak naprawdę w tej sytuacji. Nic kurwa nie zrobiłem. Ja tu po prostu nie przeszkadzam i tyle. Co podają się? Nie. Śmieszna ta gra komputerowa, serio. Śmieszna ta gra komputerowa. Grasz sobie, kurwa, nie wiem, jakieś losowanie bez kitu, czy wygrasz, czy przypierdolisz grę. Aż sobie może jeszcze raz nagram. Bo fajnie się gra. Jak nigdy. Satysfakcja z grania w League of Legends, kurwa, naprawdę. Przynajmniej się nie wkurwię na miesiąc kolejny, czy tam na ile. Nie wiem, nie gram często w tą grę. Nie chcę się, bez kitu. Ale serio, ja nie wiem, który jest sezon w tej grze. Chyba 9. A ja zaczynam jak był 4, przepraszam. Black Cleaver. Tylko czymś śmieszniejszym trzeba zagrać. Czymś, czym nie potrafię. W sumie tu wszystkim nie potrafię grać. Więc wiecie. Głodny jestem, kurwa, jestem głodny. Kepsa mi zjadł. Trzeba robić YouTube. YouTube to jest fajna, kurwa, sprawa. Siedzisz sobie, nagrywasz, kurwa, wyjebane masz, kurwa, masz radość z tego, satysfakcję i w ogóle. No, fajna sprawa, nie? Chyba, że, nie wiem, robisz film dokumentalny o czymś, no to wtedy... Jeśli masz zajawkę, to tak. A jeśli robisz to na siłę, to nie. Agro dostałem. Jak robisz film dokumentalny o żołędziach, to jest chujowo, ale jak tak robisz ogólnie coś, że chcesz coś nagrać i tak dalej, to jest spoko, bez kitu. Jak jeszcze ci ludzie ogólnie piszą komentarze, to YouTube jest naprawdę fajną sprawą. No i ogólnie polecam każdemu, nie? Wiecie, każdy lubi coś innego. Ja na przykład lubię nagrywać. Tylko nie cały czas. Jestem także geodetą pracującym dosyć sporo, więc... Nie ma czasu, nie ma chęci poza tym, bo siedzę kurwa przy kompie jebanym i wiecie. Tu komp, tam komp. Więc wypadałoby ten czas wolny spędzać jakoś tak bardziej inaczej.
Kurwa, ile ja killi miałem w tej grze? Jeden? Jeden kill chyba, tak mi się wydaje, bez kitu. Bez kitu, bez kitu, bez kitu, bez kitu, bez kitu. Dobra, gramy jeszcze jednego i fajnie będzie. Kazix. Niech ma. Okej, okay, tutaj jakieś te są w ogóle tokeny, widzę, śmieszne. Nie mam głosu w tej grze. Może w sumie nie chcę mieć głosu w tej grze. Sound. Czy ja wyciszyłem to jakoś? Chuj go wie tak naprawdę. Damage dealt. Pewnie gówno zadałem. Kazix mało zadał. Fiddlestick zadał sporo. Dobra, 1-1-4. No, dobry gracz. Dobra, dzięki za oglądanie i tak dalej. Gram jeszcze next time. Bez kitu.